Pierwszy mecz Czarnych ze Ślepskiem rozpoczął się po myśli rywali z Suwałk. To oni wygrali dwa sety i trener Andrzej Kowal w kolejnych mógł eksperymentować, wprowadzając na parkiet zmienników. Wykorzystali to Radomianie, którzy doprowadzili do remisu. W porównaniu do piątkowego meczu obu ekip, drugie sparingowe starcie było bardziej wyrównane. Zwłaszcza dwie pierwsze partie dostarczyły fanom siatkówki wielu emocji. Pierwszą partię do 23 wygrali goście, a kolejną w takim samym stosunku siatkarze Ceradu Enea Czarnych. W kolejnej fazie sparingu, a więc w trzecim secie, wyrównana gra była tylko do stanu po 8. Od tego momentu prym wiodła już drużyna dowodzona przez Andrzeja Kowala. Ślepsk wygrał tę partię do 20, a kolejną jeszcze łatwiej, bo 25-16. Choć to tylko sparing, to na uwagę zasługuje wyczyn Bartłomieja Bołądzia. Atakujący zapisał na swoim koncie 28 punktów. Z kolei w drużynie miejscowych najlepiej punktował Brandon Sander. Amerykanin uzyskał 14 oczek. Poza Bołądziem w zespole Suwałk zagrali także inni zawodnicy z przeszłością w Czarnych. Paweł Filipowicz i Kacper Gonciarz.